Karolina Dobrowolska, witam Państwa przepięknie. Mogłabym powiedzieć, że poranek jest ciepły, gdybym zasłoniła Wrocław, bo tutaj jedynie 3 stopnie, choć bardzo pogodne niebo. 8 to Poznań, Szczecin, 9 Gdańsk, Suwałki, 10-11 na pozostałym obszarze i jak widać pojawiają nam się opady deszczu, ale na szczęście to opady słabe, przelotne, także tuż po nich na pewno możemy liczyć na to, że pojawi się też słońce. W wielu miejscach utrzymują się też mgły, na szczęście nie są one zbyt gęste, ciśnienie spada, no a dzisiaj temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni, to będziemy mieć chociażby na południu kraju. Mam nadzieję, że zobaczymy to na kolejnej mapie. Zresztą mam nadzieję, że nawet zobaczymy jeszcze, jaka pogoda będzie jutro, chociaż mogę się mylić. To oczekując na mapę, jeszcze zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj pojawią się te przelotne opady, zwłaszcza na Podkarpaciu, a także na północy kraju. Na pozostałym obszarze na pewno możemy liczyć na to, że pojawi się słońce. Na południe w Warszawie 997 hektopaskali. No myślę, że jednak nie uda nam się zobaczyć tej mapy. Mam nadzieję, że pokażę ją Państwu za pół godziny. Do zobaczenia.